Idę, dzieci, w nasze rozważania o Duchu Świętym. Nie ukrywam, że bardzo to też mocno z wami przeżywam. Są to nieprawdopodobnie silne rozważania o łasce uświęcającej. Ten znak, którego noszę tutaj, on mnie bardzo kosztował w sensie wewnętrznej walki, zmagań, czy podołam z temu organizacyjnie, a później realnie nosząc, bo to dzieci są ogromne wyzwania wiary. Dlatego umacniamy się w tych naszych, moi drodzy, orędziach, patrzymy, co Pan mówi, cieszymy się. Jestem przy kolejnym orędziu, nie wiem, popatrzę tylko, jaki to ma numer w książeczce, byś tu masz książeczkę, żeby sobie za mną nadążał. Popatrzę po dacie, to jest 9. Ja mam to samo, ten sam numer. 9. orędzie z naszej książeczki. Łaska uświęcająca, królową łask. Posłuchaj, zaczynamy dziś wszystko jeszcze raz. Za mało wspierałaś się na mnie, dlatego nie dałaś sobie rady z wymogami. Teraz, kiedy wiesz, że jesteś jak niemowlę, nie próbuj niczego o własnych siłach. Dzieci, odkrywamy. W tej naszej formacji Bóg nas tak prowadzi, że nas pokazuje, że my są coraz bardziej słabsi. Coraz bardziej takie niemowlę. I czasami pyskujemy, że ja potrafię, ja siama do dzieci, ryb. No i przychodzi jasno, przychodzi kryzys. Teraz, kiedy wiesz, że jesteś jak niemowlę, nie próbuj niczego o własnych siłach. Zawsze używaj moich sił. Pozwalam ci korzystać z nich. Przypominam, dziś rano w rozmowie z Bogiem Ojcem, pani Agusia interweniowała w mojej sprawie, żeby Bóg Ojciec księdzu pomógł. To już nie chodzi o urzędy, bo jest inna ważniejsza sprawa. Urzędy. Dzisiaj dzieci przyszło 8 pism, kapujecie? 8. Ostatnio 6. Przez uroczyste. Dzisiaj 8. Urząd gminy, urząd budowlany, no te urzędy chyba wszystkie chcą ze mnie żyć. Czekam jeszcze na pismo z kancelarii prezydenta czy z Sejmu, że też przyjadą do mnie. No bo co mi zostało? Dzisiaj 8 pism. Nawet się nie mam czasu na to popatrzeć. Mówię, kseruj i wysyłaj do adwokata, bo się zwariować dzieci, co oni chcą, nie? 8 dzieci pism. Więc bez pomocy Ducha Świętego się nie da, więc pani Agusia prosi Boga Ojca całkiem w innej sprawie, które mnie już to przygniata. Bo mówi tak, dziecko drogie, ale ja nie zawsze mogę pokonać wolę człowieka, bo to opory, takie rzeczy. Ale ty jesteś wszechmocny. Ale tam jest, pamiętaj dziecko, wola człowieka. Jak to? Przecież ja mogę wszystko, bo mi powiedziałaś mocą mieszkającego we mnie Ducha Świętego, mogę wszystko. To ty, Bóg, nie możesz? Dzisiaj Bóg zapatrzył się, nastąpiła cisza. Może będzie jakaś interwencja i pomoc z nieba. Nie próbuj niczego osiągnąć o własnych siłach. Zawsze używaj moich sił. Pozwalam ci z nich dowoli korzystać. Tak. To znaczy, co mam robić? To znaczy, że widząc własną niemoc i czując się niezdolna do życia, wzbijasz się myślą do mnie i wykorzystujesz tę siłę, która jest w tobie za sprawą mieszkającego w tobie ducha. Ja już dzisiaj kapłanowi, przyjacielowi powiedziałem przy jego ogromnym krzyżu, no musisz mówić mocą mieszkającego we mnie Ducha Świętego mogę wszystko. Ja to często już teraz powtarzam w ciągu dnia. Dotykam sobie, jak mam sutan na sobie, orderu, czyli znaku, no bo jak wytrzymać w tej bitwie?
łącz się z Nim w myślach, czyli Duchem Świętym, bo sercem jesteście złączeni i prosisz Go, aby oddał Ci swoją siłę do spełnienia mojej woli, która przekracza Twoje zdolności ludzkie. To jest coś cudownego. Załamujesz się, bo patrzysz na siebie i swoją niezdolność do poświęceń, na swój brak siły, choroby i tak dalej, a ponad tym wszystkim, co ludzkie, jest Bóg. Dostajemy dzieci ogromnych zaszczyków. I to wszystko, moi drodzy, jak żyje się w tej materii, to jest naszym udziałem. Bo patrząc po ludzku, jest to niemożebne, to co robimy i tyle wytrzymujemy. Patrzę na nasz ruch, na siebie samego, na was, rycerze, jakie wydajecie świadectwo, jakie wymagania, jakie zobowiązania, trójka, czwórka dzieci, robota, wszystko po kolei. Bóg jeszcze cię porwał swoim słowem. Chłopie, ja was we wszystkim rozumiem. Jak pytacie o mój stan fizyczny, to zenitalne wyczerpanie, rozumiecie? Zenitalne. I nie ma nadziei, że będzie jutro lepiej. Bo mam o 7 nabożeństwo, o 10 dwie godziny nad śpiewnikiem, o 12 księża, o 2 adwokat, no i przylecę z działaj na nabożeństwo. We czwartek pańszczyzna, musimy kwiaty wsadzić. Wołam o pomoc, w piątek pańszczyzna, pewne rzeczy musimy pozdrabiać, bo jak nie ma siły, to mamy zablokowane. Górna brama przy wjeździe od asfaltu jest od 3 lat zasypana gruzem. Chcę tam w piątek wziąć chłopów i coś musimy zrobić. Posprzątać sąsiadowi las, bo to dzień pod nią. Później znowu niedziela, po niedzieli tajne spotkanie plus lektorzy. Witaj wiosenko, my są wojsko. Biało-czerwone. Później niedziela. Jeden z ukochanych rycerzy miesiąc temu prosił mnie o termin. Znaleźliśmy go koniec lipca. Nie, że człowiek nie chce. Bo później zakon mariański, chcę go pięknie przeżyć, bo jak mobilizuję i krzyczę, no to ja muszę być przygotowany, mieć jakąś koncepcję. Więc dzieci pozostaje mnie tylko wołać mocą mieszkającego we mnie Ducha Świętego mogę wszystko. Ja wiem, jakie dzieci, Bóg jest kochany, że po ludzku nie zdołasz wypełnić mojej woli. Że post dla nas jest ciężki. Że codzienna msza święta dzieci jest ciężkim wymogiem. Adoracja dzieci, to czasami już nie ma nic sił. Ale jesteście wielcy. Jak wczoraj otwarłem kopertę, jedna z rycerek mojej gwiazdy, 2000 za zaniedbania w mszach świętych w ostatnim czasie i innych rzeczy, no to jeszcze nie zdążyło otworzyć tej skarbonki, bo wypadają otworzyć, żebyście wiedzieli, co tam się wydarzyło po uroczystości krwi najdroższej. Jak Duch Święty jest wyrozumiały. Ja wiem, że po ludzku nie zdołasz wypełnić mojej woli. Przekracza to Twoje możliwości. Pokonać naszą słabą naturę. Każdy z nas ma taką przestrzeń, gdzie jest bezradny wobec siebie. To jest cudowne, bo to uczy pokory wobec Boga. A to trzeba utrzymać. Więc posłuchajcie tego zdania, żebyście mi nie tracili nadziei. Ja wiem, że po ludzku nie zdołasz wypełnić mojej woli. Bóg mi kazał coś wykonać, co po ludzku jest niemożliwe. Rozumiecie? Jak przekalkulujesz wszystkie dane, jest to nie do zrobienia. Dzieci, ale to rośnie. Człowiek sam doznaje wewnętrznego nacisku, bo by to już chciał. Więc was męczę. Modlitwy w kwietniu, w maju, w czerwcu, a teraz w lipcu dokładam do komina. Zjeżdżamy się z całej Polski rano, wieczór, msza, modlitwa, procesje, błagamy. No daje Pan Bóg zachętę,
jak dzisiaj w rozważaniu, ulitował się nad postawą Jozafata i narodu. Przestali się bawić, wzięli się za post. Ja taki bezradny Jozafat z wami, którzy pościcie. I mamy nadzieję, że wrogowie się polscy pobiją między sobą, kapujecie. I że da się ich wymykać i sprowadzić na ziemię polską morze łask. Morze łask ochronnych. Dlatego moje żądania są dla ciebie niemożliwe do realizacji. Żeby wiedzieć, to pan jest tu mi bezpośrednio do pani Agnieszki, bo on w jednym oronie tak powiedział. Jeśli to dziecko potrafi pościć, to wy wszyscy potraficie pościć. Ja to perfekcyjnie rozumiem. Wiem, jak mnie na łopatki łamała pani Agnieszka swoją postawą, kiedy przyszła, nie? 3 dni postu. Ja nie mogłem raz. Ja się zapadałem pod ziemię, nie? Teraz słyszę wypowiedzi, zabrał mi to Bóg, a do księdzu. Ksiądz się uśmiecha, dla księdza idzie płyk, a ja, więc ja stoję przy dziecku i razem dźwigamy dzieci krzyż wielki. Bo Bóg nas chce pewne rzeczy przestawić, żeby nie było, że ja potrafię pościć, więc może musisz to zrobić. Nie, nie. A jak nie dostaniesz łaski? A jak ci ją zabiera? Widzisz, co to jest? Jak łaska jest poddawana próbie lub Bóg przemienia nasze myślenie, żebyśmy nie byli przekonani, pani Kasiu, że to ja wszystko zrobię. Nie, nie, nie. Dzieci też, to tak nas spadamy. Tak przy okazji pytam się, kto już do skarbonki wrzucił w zaległości od stycznia? Ręka do góry. Tu jest dzieci nieźle, nie ma połowy chłopów. Kobity, no tu już jest troszkę lepiej, 60%. To moja nadzieja rośnie, no bo chcę mieć złotą kustodię, nie te, daj, bo już za tamte pieniądze kupiłem 15 deko, moi drodzy, 15 deko złota, no już mam, znaczy kupili mi, bo nie, nie, nie dochodzi. Dlatego moje żądania są dla ciebie niemożliwe do realizacji, ale w tym momencie odkrywasz, czego naprawdę żądam. To nie życie na skraju wytrzymałości, ale wiara we mnie i cały ciężar złożony na mnie. Fenomenalne, dzieci, zdanie. To nie życie na skraju wytrzymałości, ale wiara we mnie i cały ciężar złożony na mnie. Mam z 5 kontroli chyba, już w lipcu, bo to zapiszą, 17-18, mam datę, już nie jestem w stanie na razie usiąść, żeby na drzwiach napisać i później kogo wysłać. Nie? No ja będę mówił, no dzisiaj wysyłam Ducha Świętego, to twoja sprawa. Przecież. Idź i godaj z urzędem gminy, idź godaj z adwokatem, którego sąsiedzi przysyłają. I teraz przychodzą pisma, że jeden po drugim sąsiad, nie wszyscy, każdy sąsiad, czyli rozumiecie, na zamęczenie jest ich 3, więc zawsze tym była jedna sprawa, jedna kontrola, a teraz na każdy numer, czyli o 300% zwiększony nacisk. Musi to Pan Bóg coś zrobić, nie? Więc trzeba wszystko na Niego scedować, bo jakbym się zaczął nad tym skupiać, to dzieci w łeb szczele. Trzeba się uśmiechnąć. Następne pisma. Dzisiaj z urzędu to nie przycienkie. Takie kurcze grube. Jest to fizycznie nie do przeczytania, no ale takie rozpiski, tyle rzeczy. To za 2 lata to do mnie będą przychodziły pisma, że będzie musiało 5 listonoszów wnieść to pismo do mnie, żeby to można było zrozumieć, o co urzędowi chodzi. Więc to życie nas, to nie życie na skraju wytrzymałości, ale wiara we mnie i cały ciężar życia złożony na mnie. No rzeczywiście Bóg nas czepie i formuje. Ja chcę czynić w tobie to wszystko, czego ty nie jesteś w stanie. To się nam w głowie nie śniło, co Bóg chce uczynić. Jak chce czynić w tobie wszystko, co ty nie jesteś w stanie. Zrozum. Jestem w tobie, który wszystko potrafi, bo jestem w tobie przez dar łaski uświęcającej. Komunii Świętej, umocnione.
Nie chcę od Ciebie tego, czego nie jesteś w stanie dać. Chcę, abyś wzięła to ze mnie i dała mi to jakby z mojego. Dzieci te myśli to mają jeden cel. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Bóg. Nie robię to ja, ale to robi Bóg. To nie ja jestem zapobiegliwy, to zapobiegliwy jest Bóg. To zjawisko można nazwać, ja tu sobie zapiszę, to już jest szaleństwo w Bogu, kapujecie? Ta mowa już jest dla niewielu zrozumiana. Nazywam to szaleństwo w Bogu. Ja jestem Bóg w Tobie, który wszystko potrafi. Nie chcę od Ciebie tego, czego nie jesteś mi w stanie dać. Chcę, abyś wzięła to ze mnie i dała mi jakby z mojego. Daj mi żyć w Tobie. Dzieci, coś nieprawdopodobnego. Daj mi żyć w Tobie. Zdaj się bardziej na mnie. Wiem, że Ty nie potrafisz, dlatego nie gniewam się na Ciebie. To jest fenomenalny Bóg. Wiem, że Ty nie potrafisz, dlatego nie gniewam się na Ciebie. Dając Ci niemożliwe zadania, chcę, abyś tylko odkryła, że nie żądam od Ciebie, ale od siebie w Tobie. Nie żądam od Ciebie, ale od siebie, czyli od Boga w Tobie. Panowie, to już jest górna szkoła myślenia, miłości Boga, abyś odkryła, że nie żądam od Ciebie, ale od siebie w Tobie. Co to znaczy? Bóg to mówił kiedyś. Pozwólcie mi działać we mnie. I jeszcze powiedział z rozmachem. To było już przed kilkunastu laty powiedziane w orędziach. Dziś to Bóg precyzyjnie precyzuje, kiedy nam jest tak ciężko i tak trudno w wytrwaniu do końca w tym dziele. Znajdź tę blokadę w Tobie, aby łaska mogła swobodnie przepływać. Abyś Ty sama stała się jakby moją ręką, moją głową i moim sercem. Często się mnie pytacie, skąd ma ksiądz taki tyle pomysłów. Dzieci, to jest poza mną. Moja ręka jest ręką Boga. Wszystko. Bo to się, skąd się tak rośnie? To nagle powstanie pewien punkt. 15 dostaję orędzie bomba. W sekundzie mam cały plan do 15 sierpnia. Jest to wieczerni, jestem wycięty, przyjaciele żądają ode mnie wsparcia, ja mówię, nie mam czasu, nie jestem w stanie tego fizycznie, zrób to ksiądz. To Bóg daje ryb, pisze za mnie, ja siadam gotowy. No ale panie, to jest beznadzieja. Ja tego nie zrobię, to jest fizycznie niemożliwością, będzie kupę cierpienia, bo znam to. No to wymyślam modlitwę, rozumiecie, to idzie. Nie? Dzisiaj jesteście wypadkową 15 kwietnia. Oczywiście, że z Bogiem się chapucę i też mu ustalam czas łaski do 15 sierpnia. Do 14 sierpnia. No bo co dalej? Nieskończoność? Wśród to samo się już bijemy 15 lat. Ja się biję już 20 lat z najstarszymi. Bóg daje nadzieję, to co zaplanowałem wypełni się. Ale jakim kosztem? Ile jeszcze wytrzyma człowiek? Musimy znaleźć tę blokadę, która jest w nas, abyś ty sama stała się moją ręką, głową i moim sercem. Tak, to wszystko przed Tobą. Dzieci, więc czekamy. Dlatego we mnie rośnie ciśnienie, by zacząć kazania o dzieciństwie. No, to jest ta forma. Jak się nie staniesz dzieckiem, nie pozwolisz Bogu tak działać w ufności z rozmachem, bo się musimy uwolnić od naszych dorosłych stereotypów.
Tak, to wszystko, dzieci, przed nami. Będę to odkrywał, pokuńcie, dzielił się z wami. A teraz Cię błogosławię, moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja wam też, dzieci ukochane, mówię. Amen.